Dzień dobry, cześć. Lektury obowiązkowe wydawnictwa Sonia Draga witają tym razem z pięknego Krakowa. Dziś o niestety ostatnim już tomie trylogii Grobiańskiej. Byli ludzie w nienawiści, był mroczny krąg, teraz czas na trzecią część, czyli z otchłani. Doskonale pamiętacie na pewno przygody krakowskiego komisarza Andrzeja Krzyckiego, jego partnera w śledztwach, dużo młodszego Lucjana Bałysia. Jeżeli jesteście fanami ich przygód, ich śledztw, to na pewno trzecim tomem również nie będziecie zawiedzeni, chociaż tutaj w trzecim tomie te drogi ich trochę się rozchodzą, po to, żeby na końcu oczywiście zeszły się znów w jedną ścieżkę. Tym razem komisarz Andrzej Krzycki ma jako partnera w śledztwie księdza Adama z krakowskiej kurii. Razem tropią księży podejrzanych o pedofilię, gdyż w Krakowie i okolicach grasuje morderca, który tych księży morduje. Co ciekawe, znikają również świadkowie, którzy mieli zeznawać w trakcie procesu. Bardzo dużo ciekawych wątków, jak to u Zajasa, do czego nas już oczywiście Krzysztof Zajas przyzwyczaił. Areną pościgów, areną zbrodni jest Kraków i okoliczne miejscowości, tak więc dla wszystkich fanów dobrego, mrocznego polskiego kryminału jest to lektura obowiązkowa. Autor już zapowiada, że kolejne książki się pojawią. Czy będzie występował tam komisarz Andrzej Krzycki, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy na pewno, że będzie równie mrocznie jak w trylogii Grobiańskiej. Polecam bardzo serdecznie tę książkę. Absolutny must read tej wiosny. Thank you.